To witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Piotr Berliński. Pracuję w Perveniti, jak jeden z prelegentów Mariusz Piąt w piątek. Firma, która zajmuje się audytami, pentestami, szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa. Ja pracuję w Security 4 lata z kawałkiem, w IT 10 lat, a prywatnie używam chmury. Amazon od 2007 roku z różną intensywnością, więc to jeszcze kawałek czasu. E, ogólnie w prezentacji nie będę e, kładł nacisku na któregoś z dostawców chmury, bo jeżeli chodzi o mm, największych, to mniej więcej proponują podobne rzeczy. To przejdźmy do, e, do mięsa już co będzie na początku powiem kilka słów na temat ogólnej koncepcji bezpieczeństwa w murze publicznej i takie podstawowe definicje czym to się je a później podam przykłady e, włamań to jest źle powiedziane raczej Raczej wpadek security związanych z chmurą publiczną od pojedynczych deweloperów, którzy sobie hobbistycznie coś robią po a, duże firmy i grube miliony dolarów. Wobec tego, jeżeli chodzi o chmurę, to taka podstawowe definicje, które jakby ułatwią nam zrozumienie, o co chodzi, jeżeli w tej prezentacji będę mówił o chmurze cloud computingu, mam na myśli chmurę publiczną, czyli jakby to co bardzo często jest może najczęściej uznawane za chmurę, nie chmurę hybrydową, prywatną, tylko to co, to co jest oferowane przez Amazon, Microsoft, Google, ale też, też nasze lokalne E24 Cloud czy OctaWave. I tutaj może przydatna może być definicja chmury publicznej, taka chyba najbardziej akceptowalna. Przez amerykański NIST i to jakby musi, ta chmura musi spełnić pięć takich warunków, żeby była uznana. To jest samo obsługa. Chodzi, że klient, który chce jakieś zasoby obliczeniowe, czy inny serwis po prostu robi to sobie sam. Nie wymaga to żadnej interakcji z supportem. To, co klient sobie wyklika, zaraz dostaje, nie ma tutaj wielkiej filozofii. Dostęp z każdego miejsca, no skoro jest publiczna, to każdy musi mieć do niej dostęp. To jest dosyć oczywiste. Jeżeli nie jest dostępna dla każdego, no to znaczy, że nie jest publiczna. E, współdzielone pule zasobów to też jest taki jeden z głównych konceptów, czyli że wszyscy używają infrastruktury współdzielonej. Więc no, to jakby niesie ze sobą y, konsekwencje, również jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Elastyczność i skalowalność to, że jeżeli nagle chcę mieć 100 serwerów, klikam i po krótszym, dłuższym czasie dostaję te serwery raczej to są e, minuty niż godziny. I jeżeli już są niepotrzebne, klikam delete czy cokolwiek i, i koniec już ich nie ma, wszystko dzieje się automatycznie. E, I model płatności też jest bardzo kluczowy e, to, że jak szybko te zasoby się pojawiają to jednocześnie wtedy dopiero zaczynam za nie płacić. Jeżeli są, no to zależy też od konkretnej jakby implementacji, jeżeli są zawieszone bądź usunięte, to za nie nie płacę. Jeżeli nagle chcę mieć cztery super silne maszyny, jeżeli one zaczynają działać, dopiero za nie płacę, jeżeli je kasuję, przestaję za nie płacić. To, to też jest takie dosyć kluczowe. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo bardzo ważne jest coś takiego jak shared responsibility. To znaczy, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego rozwiązania jest współdzielone między klienta, który ma swoją działkę w zależności od modelu jakby jest ona większa lub mniejsza i dostawca. Nie, to jest praktyka, to nie jest żadne prawo, albo to są jakby już umowy konkretnych dostawców. To, to jak zaraz rozszerzę, to może wtedy będzie można jakby z sensem podyskutować. Jakby jeżeli mamy klasyczną infrastrukturę, mamy własną serwerownię, wobec tego odpowiadamy jakby za, za wszystkie te, to już są rozwiązania chmurowe, więc jakby, Odpowiadamy za wszystko, od bezpieczeństwa serwerowni, czy ktoś tam nie wejdzie niepowołany, czy jest prąster serwerowni, czy jest klimatyzacja, jak jest sieć zorganizowana, ale czy te blachy są odpowiedniej jakości dostarczone, czyli serwery. No i dalej wszystko, bezpieczeństwo całego oprogramowania, całego rozwiązania. Jeżeli idziemy już w model humorowy, taki powiedzmy najbardziej popularny, czyli infrastructure as a service, no to w tym momencie... Jakby wynajmujemy od dostawcy chmury serwer, więc jakby cała dolna warstwa nie mamy na to wpływu. Jedyny wpływ, jaki mamy, no to jakaś umowa. Możemy zlecić audyt, możemy zawierzyć jakiemuś zewnętrznemu audytowi. Tutaj wobec tego bezpieczeństwo serwerowni, czy jest klimatyzacja. Jedynie możemy albo zlecić audyt, co przypuszczam, że w przypadku mniejszych dostawców. Jest do zrealizowania. Przypuszczam, że gdyby mała firma stwierdziła, że chciałby z Amazon zaudytować, no to raczej by zostali wyśmiani. I na tym by się skończyło, no ale w tym momencie musimy zawierzyć, że zewnętrzne firmy już to zrobiły i, i takie dokumenty jesteśmy w stanie od nich uzyskać. Ale tak naprawdę na poziomie hypervisora, czyli warstwy wirtualizacyjnej, na tym się kończy odpowiedzialność. Amazonów, jeżeli my tutaj stawiamy jakiś system operacyjny, czy to będzie Linux, Windows, dowolny, to tak naprawdę jego bezpieczeństwo jest już naszym obowiązkiem i nie możemy mieć pretensji, że do Amazonu, czy do Microsoftu, że nie spoczywaliśmy ostatnich bugów w Windowsie i ktoś nam się włamał, no bo oni nie mają na to wpływu. No i tak naprawdę wszystkie warstwy poniżej, czy to będzie baza danych, stack aplikacyjny, czy już nasza aplikacja, która faktycznie tam działa, no i jeżeli idziemy jakby w, kolejną, w kolejny model, czyli platforma ze serwis, no to już w tym momencie system operacyjny nas nie obchodzi. Tutaj to też jest zapewniane przez dostawcę chmury, no i w zależności od tego, czy jak, jakby jako, jak, jaką platformę wykupujemy, czy to będzie baza danych, serwer aplikacyjny, to tutaj to już wszystko jest, Zapewnienie tego bezpieczeństwa możemy wymagać od dostawcy chmury i jak zobaczymy dalej, raczej oni się z tego wywiązują. I tak naszym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa w samej aplikacji, żeby ona była dobrze napisana, żeby ten dostęp był bezpieczny, żeby nie wyciekły dane do logowania tego typu rzeczy. No i jeżeli mamy model software as a service, czyli tak naprawdę wynajmujemy. Tylko konkretną aplikację CRM, czy dowolną tak naprawdę, czy, czy na przykład pocztę w postaci Gmaila, czy Office 365 Microsoftu, to w ogóle nas nie obchodzi, gdzie jest ta serwerownia, czy to chodzi na Linuxie, czy Windowsie, i kto tam patchuje ostatnie bagi, po prostu to jest obowiązek, obowiązek dostawcy, no tak naprawdę to, co jest naszym obowiązkiem, to bezpieczeństwo tej ostatniej warstwy. I jakby zrozumienie tego, tego modelu jest dosyć ważne, jeżeli ktoś po pierwsze planuje wdrożenie, no bo jeżeli chce kupić platformę, znaczy infrastrukturę, to musi mieć specjalistów jakby od wszystkich tych niższych poziomów. Czyli on to musi zrobić, musi o to dbać, jeżeli zakupi bardziej jakby... Szczegółowe usługi, no to nie musi mieć już administratora Windows, administratora Linuxa, bo, bo dostawca to zrobi za niego. i No i zazwyczaj robi to w miarę dobrze. Czy, czy mniej więcej ta, ta koncepcja jest jasna teraz? Teraz już jakby konkretne, konkretne przypadki. To, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, było, był to temat mocno eksploatowany w w mediach bezpieczeństwa, ale tutaj e, jakby przechodząc już do, do konkretnych przypadków. Pierwsza historia e, to jest grudzień 2013 roku. E, upalny, niedzielny poranek, upalny dlatego, że rzecz dzieje się w Australii. E, Luke jest deweloperem e, hobbystycznie, też rzucającym różne projekty open source. Budzi się i dostaje e-mail z Amazonu, że jego konto zostało skompromitowane. No, loguje się i zostaje taki rachunek. No Luke jest dosyć młodym programistą i robi to na nim wrażenie. Sprawdza co się tam dzieje, odkrywa, że w nocy ktoś stworzył 20 największych, najbardziej Mocnych instancji maszyn wirtualnych na Linuxie. I one tak sobie działają chyba od dwóch dni. Od razu stopuje je, kasuje, zostawia jeden snapshot, żeby sprawdzić, co się tam dzieje. Okazuje się, że ktoś, kto dostał się na jego konto, kopał sobie od dwóch dni Litecoiny. Nie, nie jestem pisany, czy z jakimś dużym sukcesem, bo wydaje mi się, że. To nawet podaje adres jakiegoś konkretnego pula, w którym to było kupione. On chyba już nie działa. Zmienia dane do logowania, pisze do, do supportu. Tutaj trzeba przyznać, że support dosyć łagodnie podchodzi do tych wpadek, przynajmniej z tego, co mm, znalazłem w internecie. W większości przypadków a, takie y, opłaty za. Bezumowne korzystanie z cudzej chmury. Przynajmniej Amazon anulował w większości przypadków, przynajmniej w tych przypadkach, co, co oni pisali. Co się później okazało, że dwa dni wcześniej Luke postanowił otworzyć jeden ze swoich projektów na GitHubie. Który stwierdził, że już nie jest specjalnie istotny, a może się przydać, jakby społeczności i niespecjalnie przejrzał co tam było. Okazało się, że kilka lat, może nie kilka, ale, ale parę miesięcy wcześniej zaszył po prostu w kodzie aplikacji klucze do swojego konta na Amazonie no i po prostu one tak tam zostały. Jeżeli chodzi o właśnie Githuba czy inne miejsca, są one od jakiegoś czasu dosyć intensywnie skanowane zarówno przez atakujących, którzy szukają właśnie takich rzeczy, jak i dostawców, którzy próbują coś w tym robić. Wobec tego, tak w kilku krokach, co można by było zrobić lepiej? Może nie dotyczy to jakby tego konkretnego przypadku, ale coś, co przypuszczam, że w większości osób na tej sali jest dosyć oczywiste: włączyć multi Factor authentication i w przypadku większości dostawców jest to bardzo proste: dostajemy SMS, albo korzystamy z wirtualnego tokenu, jak Google Authenticator. Jeden klik w konsoli generalnie już jest sprawa załatwiona. Co ciekawe, z tego co wiem, jeden z dużych zostawców IBM w, swoich, w swojej chmurze jeszcze tego nie e, udostępnia. E, co dalej? To też oczywista oczywistość. E, zmienić hasło na, na coś bardziej zaawansowanego, jeżeli e, niezależnie od tego, czy to jest konto, Superkorporacyjne, czy, czy właśnie założyliśmy sobie konto, bo chcieliśmy sobie poklikać i zobaczyć w ogóle, na czym ta chmura polega. Jest to też o tyle istotne, że w większości dużych chmur, żeby utworzyć konto nawet testowe, musimy podać kartę kredytową. No i oni dosyć sprawdzają, czy ta karta faktycznie istnieje, czy nie jest to jakaś karta wirtualna, to wiem, że miałem dosyć duże przeboje, żeby założyć sobie konto testowe na. Na Microsoft Azure, bo oni sprawdzali, czy ta karta nie dość, że jest aktualna, to jeszcze oczywiście oni testowo ściągają tam jeden dolar czy 1 czy euro, żeby sprawdzić, czy to konto istnieje, więc to musi być faktycznie karta, która działa. Mimo, że ktoś może wcale nie chcieć używać jakichś bardziej zaawansowanych usług, a ograniczyć się na przykład do. Do części, które są dostępne za darmo. Większość dostawców ma albo jakiś okres, czy to jest rok, czy, czy pół roku, kiedy z tych najmniejszych instancji, na przykład systemów operacyjnych, możemy korzystać za darmo. Wobec tego, tam niby możemy się nie przejmować, przez to jest konto testowe, nic tam wielkiego nie ma. No ale jeżeli ktoś się zaloguje, to rachunek rośnie, niezależnie od tego, czy, czy to jest nasze konto testowe, czy nie. To ciekawe, to jest. To są wymagania do hasła do Amazonu. Kilka dni temu chciałem zmienić hasło i to, to wcale nie są wymagane. Amazon super chętnie przyjął hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6. Więc tak. Eee. Mam multifactor authentication od jakiegoś czasu, więc to raczej nie zadziała. Wydaje mi się, że login nie pojawia się gdzieś na prezentacji. Mam nadzieję. Eee. To, co dalej jest istotne, konto ruta. W przypadku usług chmurowych konto ruta to jest konto główne, które zostało użyte do, do założenia. No i tak naprawdę, tak jak w systemach operacyjnych, może wszystko w niekontrolowany sposób i tak jak w przypadku systemów operacyjnych, to jest zły pomysł, żeby z niego korzystać na co dzień. Tak naprawdę powinno się po pierwsze dobrze je zabezpieczyć, a po drugie po prostu nie używać, stworzyć konta o bardziej ograniczonych uprawnieniach. Które będą po pierwsze służyły do administracji takiej bardziej codziennej, a po drugie, jeżeli mamy jakąś aplikację dedykowaną, to dobrze by było z niej, z niej skorzystać. I tak naprawdę domyślnie dostajemy również klucze do logowania. Klucze do logowania dla tych, którzy nie są obeznani z, z technologią, głównie służą do tego, żeby aplikacje, Mogły się logować czy, czy skrypty? Chodzi o to, że nie używamy hasła i użytkownika, tylko tak naprawdę też używamy hasło i numeru, i, i nazwy użytkownika, tylko e, nazwa użytkownika to jest długi losowy string, a e, hasło to jest jeszcze dłuższy losowy string. E, wobec tego takie, takie klucze zaszywamy, no właśnie a raczej nie w kodzie, tylko w dodatkowych plikach, których nie umieszczamy na GitHubie. E, Dalej w temacie użytkowników, no skoro nie używamy ruta to, to tworzymy sobie konta. Tutaj na przykład Amazon od razu jak się logujemy to podstawowe takie rzeczy mówi usuń klucze ruta i raczej z niego nie korzystaj. Utwórz kont, multi-factor authentication dla konta, utwórz użytkowników i jak tworzymy tych użytkowników to możemy bardzo precyzyjnie zdefiniować, co nie mogą. Jeżeli tworzymy sobie aplikację albo używamy jakiejś zewnętrznej aplikacji, na przykład do backupu, to zdecydowanie nie powinna ona mieć um, uprawnień do tworzenia maszyn wirtualnych, bo po co? Albo nie powinna mieć uprawnień do czytania logów z, naszej, z naszego konta, bo też po co? Więc tutaj bardzo ładnie możemy zarządzać tymi użytkownikami. To tak naprawdę w każdej większej chmurze działa podobnie. Też warto na przykład zmieniać te dane do logowania, jeżeli przypadkiem gdzieś się ujawnią, no to jest szansa, że nie zostaną użyte. I jeżeli chodzi o te polityki dostępu, które możemy zdefiniować, możemy zdefiniować je na poziomie adresów IP, jeżeli. Skrypt będzie działał na jednym określonym hoście z jednym określonym adresie IP, to dlaczego cały internet jakby miałby być dozwolony, skoro można ograniczyć powierzchnię, nawet jeżeli w wyniku jakiegoś włamania czy innej kompromitacji danych do logowania, te dane wyciekną. Tak samo możemy, no określone usługi, to jest dosyć oczywiste, ale określony czas. Jeżeli tworzymy konto testowe albo na potrzeby jakiegoś projektu, czy jeżeli je dajemy, to będzie kolejny przypadek, jeżeli dajemy komuś, niekoniecznie w 100% zaufanemu, to możemy ograniczyć jakby jego czas, kiedy może korzystać z tego konta do, do określonego czasu. Kolejna rzecz, monitoring. Tak naprawdę monitoring załatwiają za nas atakujący, bo oni sobie skanują internet w poszukiwaniu właśnie tego typu kluczy. No i to można powiedzieć, że to jest złe, no ale takie jest życie. I w związku z tym, że te klucze już od jakiegoś czasu, no to był przypadek z 2013 roku, a cały czas zdarzają się nowe. Wobec tego, po pierwsze, Amazon monitoruje wycieki takich kluczy i można dostać maila od Amazonu, że uważaj twoje, twoje dane do logowania wyciekły tak jak były w tym przypadku. Mi akurat nie udało się uzyskać takiego efektu. Wrzuciłem klucze testowe i na Githuba i na Pastebina i nic. Do tej pory leżą, nawet w usuniętym Pastebinie do tej pory leżą na Google'ach jakoś nic, nic się z nimi nie dzieje. Nie dostałem, nie dostałem żadnych upomnień. Ale to, co my powinniśmy robić, jako użytkownicy, to po pierwsze przeglądać swój kod, zanim w jakikolwiek sposób komukolwiek zostanie udostępniony. E, czy jeżeli wrzucamy swoje skrypty na, na Stack Overflow, żeby ktoś nam pomógł, no to zdecydowanie w tych skryptach nie powinien być zaszyty e, klucz do, do logowania. E, jeżeli udostępniamy jakieś repozytorium na GitHubie, tak. Ja bym sugerował, nawet jeżeli to nie ma być repozytorium publiczne, bo łatwo pomylić guziki i udostępnić coś, co nie powinno być udostępnione, a naprawdę błyskawicznie zbierane są takie dane. Jeżeli pracujemy w wielkiej korporacji, to równie dobrze możemy monitorować użytkowników jakimś rozwiązaniem typu DLP, żeby takie klucze nie, nie zostały gdzieś wypuszczone niekontrolowanym kanałem. Dosyć, przynajmniej w przypadku Amazonu dosyć proste reguły, wyrażenia regularne dają radę przy monitorowaniu takich, takich kluczy. No tutaj przykładowy e-mail od Amazonu, że, że komuś się omsknął palec i, i jego klucze wyciekły. Tak jak mówię, dużo osób pisze, że coś takiego im się wydarzyło. Mi się nie udało dostać takiego maila, chociaż próbowałem. To co chyba też dosyć istotne, że niektórzy piszą w internecie haha, a ja podpiąłem pod moje konto na Amazonie kartę kredytową, prepaidową i jest na niej 1 dolar, nic mi nie mogą zrobić. No i niestety to tak nie działa. Opłata za usługi jest pobierana raz w miesiącu i... Co z tego, że jest, że tam nic nie ma na tej karcie, jeżeli pod koniec tak przyjdzie rachunek i Amazon się upomni o, o opłaty, to po prostu tak, tak nie działa, jak wspomniałem wcześniej, działająca karta jest wymagana do, do uruchomienia konta, więc jakaś karta potencjalnie tam jest i oni są w stanie jakby zidentyfikować użytkownika, który, który tam który faktycznie założył to konto. Kolejna historia, zdecydowanie świeższa, bo z kwietnia tego roku, a zdecydowanie podobna do tej sprzed 3-4 lat, tak naprawdę. Firma Olin Data z Amsterdamu, bodajże. Jej szef, Walter, jest też programistą. Rekrutuje osoby, które powinny znać się na technologiach chmurowych. W ramach procesu rekrutacji hmm, daje kandydatom zadania w chmurze Amazonu. Mają coś tam zrobić e, i wysłać, wysłać do niego wyniki. Jego, inni inżynierowie sprawdzają, jak to się ma e, jakość, czy, 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 czy kandydat jest sensowny. Wygląda na całkiem fajny pomysł na rekrutację. E, Walter stworzył do tego osobne konto, żeby przypadkiem e, nic się. Nic się nie, nie stało z ich głównym firmowym kątem. Co się okazuje, podczas któregoś przypadku przeglądania projektu nadesłanego przez kandydata, okazuje się, że on umieścił go na publicznym GitHubie, co za niespodzianka, i zapomniał usunąć klucze. Inżynier, który jakby sprawdzał tą, tą aplikację, sygnalizuje Walterowi uważaj, bo coś takiego wypłynęło, ale Walter to zupełnie ignoruje. Jest piątek, on ma jeszcze kupę rzeczy do roboty, jest weekend z żoną, po co zajmować się takimi duperelami. Po weekendzie loguje się na konto na Amazonie, czy nawet dłużej niż po weekendzie, chyba po kilku ładnych dniach i dostaje taki rachunek, 100 tysięcy, prawie 100 tysięcy dolarów, to już jest grubo w porównaniu z tymi trzema tysiącami z zeszłego przykładu. To, to robi dużo większe wrażenie. Jeżeli, jak sprawdza dalej, oczywiście usuwa te, zmienia te dane do logowania, co odkrywa, że w każdym regionie u dostawcy ktoś utworzył 20 największych maszyn i, i też tam coś się dzieje. Akurat nie, nie napisał w swoim wpisie na blogu, co tam się działo, prawdopodobnie nie utworzył żadnej kopii, żeby dochodzić. Ale z dużą prawdopodobieństwem można powiedzieć, że ktoś też kopał Bitcoiny, Litecoiny, czy inną walutę wirtualną. Na tym jest bardzo prosty biznes. I przez ten krótki czas można było coś, coś tam zrobić. Również pisze do Amazonu. Tam dużo różnych przebojów miał, gdyż założył to osobne konto, ale, te kont ale zaczął pisać do Amazonu z głównego konta. Więc. Trochę to potrwało, zanim pousuwał te instancję i dostał obietnicę od Amazonu, później jakby nie było żadnego follow-upu, czy, czy ten dług został mu odpuszczony, czy nie. Ale no to już zdecydowanie myślę, że większość firm jakby zobaczyła taki rachunek, no zrobiłoby to wrażenie na, na szefie IT, jeżeli w kilka dni coś takiego się stało. Tutaj jest też kilka prostych rzeczy, które można było zrobić, i tak naprawdę każdy, kto korzysta, powinien coś takiego sobie zrobić. To pierwsze są alarmy. Alarmy, które również można ustawić w każdej chmurze. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni, że zazwyczaj że nie, nie będziemy korzystać z, z żadnych płatnych usług, możemy e, dać taki alarm na, na jeden dolar, e, czy, czy nawet na zero. I jeżeli. Okaże się, że czy to ktoś używa naszej infrastruktury, czy sami się pomyliliśmy, bo nawet wśród doświadczonych inżynierów czasem się zdarza, że w takim testowym projekcie zostaje jakaś instancja zapomniana, albo jakiś VPN, który w tym momencie nikt z niego nie używa, ale stoi, czy jeszcze jedna ze stu usług, którą oferują dostawcy, która teoretycznie nie używa jakby nie, nie jest kosztowna, ale jeżeli przez miesiąc będzie leżało nieużywana, to się trochę uzbiera, to trochę szkoda. Wobec tego wystarczy ustawić sobie alarm, że jeżeli standardowo płaciliśmy 10 dolarów, to jeżeli, jeżeli, zapłaci, jeżeli okaże się, że mamy zapłacić 20, to znaczy, że już coś jest nie tak, jakiś błąd albo włamanie, no możemy się tego spodziewać i tak naprawdę polega na tym, że Liczone są szacunki na najbliższe, na przykład 6 godzin i jeżeli z tego wynika, że jeżeli infrastruktura, która w danym momencie jest, będzie chodziła przez najbliższe kilka godzin, no to taki rachunek zostanie wygenerowany. Więc po co, po co płacić za coś, czego byśmy nie chcieli robić? To, co dalej nie jest włączone również domyślnie, Rate to tak się nazywa w Amazonie, w Google Cloud Platform czy w Azure, e, nazywa się to dosyć podobnie. To są takie logi audytowe, administracyjne. Kto się zlogował, którym kanałem, czy to była konsola, czy to było, e, czy to było API, e, co zrobił tutaj, akurat moje eksperymenty z, e, z Multifactor Authentication. I takie, takie logie są bardzo przydatne później e, do jakiejś analizy, kto wykonał coś, czy stworzył rzeczy, za które my wcale nie chcemy zapłacić. E, co jest istotne, e, tutaj też dobrze jest, że, e, da, że użytkownicy, z których korzystamy na co dzień, nie powinni mieć e, możliwości modyfikowania czegoś takiego. Bardzo prosty scenariusz, jeżeli wypływa nam na przykład te konto ruta główne, to no to pierwsze co robi atakujący loguje się i kasuje te logi. Koniec. Możemy później dochodzić, szukać wiatru w polu, kto tam wszedł i co narobił. Więc tutaj ten rozdział tych kont jest dosyć istotny. Co możemy również z tym zrobić? Po pierwsze możemy odkładać te logi gdzieś indziej, czy to na jakiś tam story, czy z jakiejś analizy, czy... Czy do jakiegoś innego rozwiązania? Też możemy generować alarmy. Jeżeli y, jakiś użytkownik z jakiegoś powodu istnieje, ale na przykład nie powinien się logować, to ustawmy sobie alarm, że przyjdzie e-mail, jeżeli on się kiedykolwiek zaloguje. E, kolejny przypadek, e, i ostatnio bardzo szeroko jakby omawiany w mediach, bo. Y, bo robi wrażenie, aczkolwiek z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak zaraz pokażę, jest bardzo głupi. Jeden z badaczy, tak naprawdę temat jest znany od bodaj 2013 roku i tak naprawdę też niewiele się w tym jakby temacie dzieje. Ale zaraz powiem, dlaczego się niewiele dzieje, bo tak naprawdę niewiele może. Jeden z badaczy, który się zajmuje tematem. Storage w chmurze, czyli w przypadku Amazonu, taka jedna z flagowych, bodajże druga usługa, która powstała właśnie w 2007 roku, jest Simple Storage Service, czyli w skrócie Amazon S3. To jest taki rodzaj. Nie, nie można powiedzieć, że jest to dysk, dysk wirtualny, ale coś w tym stylu. Można tam wrzucić różne obiekty, pliki, można również na, na tym postawić prostą stronę internetową. Eee, czy na przykład backupy, tam zrzucać dosyć popularne. Ehm, I jeden, jeden z badaczy z firmy UpGuard e, Chris Vickery, e, jakby szukając różnych e, udostępnionych zasobów w internecie, znalazł zasób, który go zainteresował gdzie były tam dane, które wydawało mu się, że nie powinny być udostępnione publicznie, dane powiązane z National Geospatial Organization, czy coś tak to się nazywa, organizacja tak naprawdę wspierająca wywiad Stanów Zjednoczonych w analizie zdjęć satelitarnych i lotniczych, więc generalnie Pentagon, Department of Defense i te klimaty. Oprócz danych takich dziwnych, których nie był w stanie ocenić, były chociażby klucze do logowania SSH, dane do logowania na inne konta Amazonu, do których jak napisał nie logował się i nie sprawdzał, co tam jest. Na początku zidentyfikował to, że prawdopodobnie źródłem wycieku jest jeden z, jedna z firm współpracujących która już ma na swoim koncie wpadki związane z bezpieczeństwem, e, Buzalan Hamilton. E, I napisał jakby do nich, e, do nich wiadomość, że chyba coś jest nie tak, że dane, które wyglądają jak e, takie, które są, powinny być dostępne tylko dla osób z jakąś dostępem do klauzuli tojności top secret, tak leżą sobie spokojnie na, w internecie i każdy może sobie oglądać. E, nie dostał specjalnie odpowiedzi. Napisał do właśnie tej agencji rządowej, i się okazało, że po 9 minutach zostało to naprawione, i dostał odpowiedź jakąś tam, ale następnego dnia jednak odezwała się do niego ta firma Buzz Allen Hamilton i powiedziała: Ale według nich to wszystko jest ok, przecież to już nic nie jest dostępne. Czyli to też widać, że, że nie do końca to działa tak, jak powinno działać. Później oni się tłumaczyli, że to były jakieś, jakieś szkice do systemu testowego, nie było tam żadnych danych, ale tak naprawdę nikt nie sprawdzał. Prawdopodobnie Chris jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i bał się grzebać tych danych, bo za ciekawość mógł trafić do jakichś nieciekawych miejsc. E, niby prosta sprawa, ale jakby wycieków tego typu e, było w ostatnim czasie bardzo, bardzo dużo. Firma Alliance Direct, dane zdolności kredytowej Obywatelów Stanów Zjednoczonych, Deep Root Analytics, dane wyborców USA, dosyć duży wyciek, World Wrestling Entertainment, czyli ta organizacja zajmująca się tym facetami, którzy się na ringu biją i mają z tego duże uciechy. Dane osobowe klientów, którzy robili tam zakupy, również z Europy. Dow Jones, dane subskrybentów też na takim publicznym zasobie storageowym leżały. Dane subskrybentów chociażby dziennika Wall Street, Wall Street Journal. Verizon to już przynajmniej dwie wpadki związane po pierwsze z logami i danymi z systemu, z systemu call center. Oraz też dane do logowania i logi z jakichś systemów produkcyjnych. TigerSwan, firma również związana z, z Departamentem Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, dane osobowe osób, które mają dostęp do klauzuli Top Secret. To akurat przypadek poza Stanów Zjednoczonych. Credit Suha, dane zdolności osób z Indii to kilka milionów rekordów. Gruba jest dane dotyczące kart kredytowych. Z tego co pamiętam, to pełne dane ra, razem z kodem CVV, czyli można sobie zrobić zakupy. Dla odmiany dane trackingowe samochodów z takich urządzeń monitorujących samochody i wyciek z, z września, ale ujawniony bodajże dwa czy trzy dni temu. Accenture, firma konsultingowa, dane klientów, certyfikaty no wszystko, co ktoś chciałby użyć. Jest taka na dole stronka, gdzie można sobie śledzić tego typu wpadki. I tak naprawdę można się dziwić, w jaki sposób to takie grube firmy bo to nie są małe firmy albo firmy, które nie mają pieniędzy na IT mają wpadki także żenujące, bo bezpieczeństwo tej usługi nie zmieniło się od lat. Polega to na tym, że domyślnie tworzony taki kontener storage'owy nie, nie udostępnia żadnych praw na zewnątrz. Możemy tam sobie wrzucać lokalnie, czyli jakby z innych aplikacji smury dane. Jeżeli chcemy udostępnić go na zewnątrz musimy ustawić takie opcje. Wobec tego ktoś faktycznie specjalnie wyklikał, tak te dane mają być dostępne na zewnątrz. I w tym momencie, jedynym, jedyną, jedyną metodą, jakby na, na znalezienie tych danych, to jest wymyślenie adresu do. adresu HTTP do tego, do tego bucketu, czyli wiadra, jak to można powiedzieć po polsku. Który może być losowy, ale równie dobrze może być. Nazwą firmy, czy nazwa firmy Myślnik Test, już od dawna są skrypty, które coś takiego bruteforsują i szukają takich, takich udostępnionych zasobów. Wobec tego ktoś faktycznie musiał udostępnić te zasoby, i, no i ktoś prędzej czy później odgadł nazwę, nazwę tego kontenera i sobie zaczął przeglądać. Dlaczego tak to mogło się zdarzyć? Po pierwsze, interfejs, interfejs został w ostatnich dniach trochę zmieniony w Amazonie, ale jeszcze kilka miesięcy temu była tam taka opcja udostępnij ten zasób dla authenticated user group, czyli uwierzytelnionych grup użytkowników. To tak na pierwszy rzut oka wygląda na to, że no to, to znaczy, że to są użytkownicy z mojej organizacji, to klikam, oni będą mogli... Jakby przeglądać to zasoby, okazuje się, że Amazon rozumie to trochę inaczej. Uwierzytelnieni użytkownicy to są wszyscy użytkownicy, którzy korzystają z tej chmury. Wszyscy, czyli wszyscy, wszystkie korporacje, ale również wszyscy studenci, którzy wczoraj założyli sobie darmowe konto i właśnie sprawdzają, na, tym, na czym polega chmura publiczna. Nie wiem specjalnie, po co takie uprawnienie miało być dostępne. Ale, ale coś takiego było i to jest jakby jeden z najczęstszych powodów, dlaczego wyciekają te zasoby. Ktoś uznał, że uwierzytelnieni użytkownicy to są moi użytkownicy, a to są wszyscy na świecie użytkownicy chmury, czyli tak naprawdę jest to dostęp publiczny. A dostęp publiczny jakby w takim potocznym znaczeniu to jest all-user group, to, to są po prostu wszyscy. I tutaj. Zmiana właśnie w interwejsie, między innymi, polegała na tym, że nie da się tak prosto już wybrać tej grupy. Trzeba faktycznie wpisać, jak ona się ma nazywać, albo, albo wybrać taki, taki odnośnik do, do zasobu. Więc to jest taka, i tak naprawdę można by praktycznie skończyć bezpieczeństwo AWS-a S3 czy usług storageowych na tym, bo bo tutaj się kryje cała tajemnica. Jeżeli nie chcesz, żeby dane były widoczne publicznie, to po prostu ich nie udostępniaj. Jak widać wiele, wiele firm tego nie zrobiło. To jest powiadomienie od Amazonu, które jakby na fali tych kolejnych wpadek i, i grubych ryb też wysyła powiadomienia, że coś jest nie tak z twoim kontem, udostępniasz jakieś zasoby, czy sprawdź na pewno, czy to jest to. To akurat dotyczy mojego konta, bo miałem przez jakiś czas wystawioną stronę internetową, na tym koncie, to bardzo, bardzo prosto można tam zrobić. Jest to jedna z wspieranych funkcjonalności, więc, e, więc akurat w tym przypadku było wszystko ok, no ale widać, że, że na fali kolejnych wpadek duży, dużych organizacji Amazon skanuje i wysyła do użytkowników hey hej czy na pewno chciałeś to udostępnić. E, to, co można jakby zrobić też więcej, jeżeli chodzi jeżeli ktoś pracuje w swojej organizacji, bo jeżeli ktoś bawi się tym hobbystycznie to po prostu sobie przejrzy czy nie zrobił jakieś głupoty. To powstało dosyć dużo rozmaitych narzędzi, które jakby wspomagają użytkownika w tym. To są narzędzia Detective i CloudSploit. Niektóre jakby służą również włamywaczom, żeby szukali takich rzeczy. No ale powiedzmy, że można ich użyć również w dobrych celach. Do audytu takiego, do takiego paketu które sprawdzą, czy, czy on jest udostępniony, czy nie i, i czy jest to jakby podejrzane. Sam Amazon udostępnia obecnie aż trzy różne narzędzia, które trochę inaczej podchodzą do tematu, sprawdzają, czy, yy, czy na przykład nie, nie jest to udostępnione publicznie, ale ostatni, ostatni hit Amazonu to jest yy, oczywiście sztuczna inteligencja, która chodzi po tych naszych zasobach storageowych i sprawdza, czy tam są dane. Wrażliwe czy nie, na podstawie właśnie jakiejś analizy, yy, analizy AI, co tam jest, czy tam są dane kart kredytowych, czy nie. Yy, nie jest to jakieś specjalnie tanie, no ale jest. Przypuszczam, że te organizacje wymienione na poprzednich slajdach mogłyby spokojnie sobie na to pozwolić. Yy, kolejny przypadek, teraz dla odmiany z Microsoft Azure. Yy, też jeden z badaczy odkrył, przy okazji skanując tutaj, to jest jakby screen z Szodana, bo takie zasoby też bardzo elegancko, zasoby chmury też elegancko indeksuje sobie Szodan. Okazało się, że organizacja zrzeszająca zawodników Ligi Amerykańskiego Futbolu NFL, NFL składuje sobie logi ze swojej aplikacji dostępowej w Microsoft Azure w instancji jakby takiego Elasticsearch, czyli tam gdzie można sobie wrzucać logi później sobie analizować. Co ciekawe jakby nie uznaje za stosowne specjalnie zabezpieczy tej instancji. Tutaj widać please read this to jest jakby ewidentna oznaka, że ktoś już wcześniej znalazł ten zasób. I to jest prawdopodobnie żądanie okupu, że ktoś te dane ujawni albo usunie. To jeden dosyć popularne, jakby od jakiegoś czasu są również jest również malware można to tak nazwać, które skanuje takie Publicznie dostępne zasoby i na przykład potrafi je zaszyfrować, usunąć, albo przede wszystkim chce okupu, żeby nic nie zrobić. No w tym wypadku ewidentna wpadka. Tam, wśród tych danych, można, jeżeli ktoś się interesuje Ameryka ligą amerykańskiego futbolu, to podobno jest bardzo znany zawodnik: Colin Kaepernick. E no i jego, jego dane, a telefon prywatny, podobno od czasu ujawnienia tego dostał kilka telefonów z pogróżkami, bo tam jakieś były polityczne chyba tematy w tej lidze. Zdecydowanie zaangażowana duża kasa. Jeżeli ktoś uważa, że w NBA czy w lidze hokejowej amerykańskiej zarabiają dużo pieniędzy, to oni zarabiają grosze w porównaniu z zawodnikami ligi Futbolu, więc Tutaj, tutaj zdecydowanie gruba, gruba wpadka. Podobny przypadek też udostępniona instancja Elastic Search, również znalazł to wymienione wcześniej Chris Vickery, znalazł dane wyborców z Meksyku umieszczone na Amazonie. Ilość rekordów 90 kilka milionów. Jak sprawdzałem, populacja Meksyku to jest około 120 kilku milionów, więc prawdopodobnie wszyscy wyborcy, którzy mogli głosować, zostali tam złapani. Co ciekawe, próbował się kontaktować z ambasadą Meksyku w Waszyngtonie, został kompletnie zignorowany. Próbował się kontaktować z jakąś agendą rządową, również został zignorowany. Wobec tego zrobił konferencję i postanowił o tym powiedzieć, wtedy jakby trochę bardziej ktoś się tym zainteresował. Wyszło na to, że jakby podobno coś takiego jest w Meksyku, że każda z partii ma dostęp do takiej bazy wszystkich wyborców, a żeby im fajniej się analizowało dane wyborców, to wrzucili je do chmury, wrzucili je do chmury tak, że każdy mógł sobie zanalizować dane wyborców. I tutaj też jakby niewiele da się zrobić, bo jeżeli ktoś udostępnił zasoby, to znaczy, że zrobił to z jakimś rozmysłem. To jakby najprostsze rzeczy, które, które są tam, są w chmurach, jakby w infrastrukturze dostępne, to jest bardzo prosty firewall, taki statyczny, na, ustawiamy reguły na porty, jakby jest to dosyć wspomagane, nie, nie trzeba mieć jakiejś rewelacyjnej wiedzy. Skąd? skąd przychodzą połączenie i, i gdzie. No tutaj też zasada, jeżeli nie chcemy wystawiać czegoś dla wszystkich to na przykład po co dawać jakiemuś za sobą publiczny adres IP. To za niego też trzeba płacić, więc jeżeli ktoś chciał coś wystawić na zewnątrz to musiał to zrobić z rozmysłem. Wobec tego to też nie jest dobry pomysł. W przypadku takich usług jak chociażby Elasticsearch to to nie jest dobry pomysł. To nie jest usługa, która jest przeznaczona w jakikolwiek sposób do wystawienia w internecie. Tym bardziej bez hasła. Dalej w wielu przypadkach wystarczyłby połączenie z taką infrastrukturą poprzez VPN-a i w każdej usłudze można to zrobić czy metodą taką bardziej chałupniczą, po prostu postawić sobie serwer wirtualny niewielkiej mocy, który będzie świadczył usługę OpenVPN albo wykupić gotową usługę od dostawcy. I tutaj też coś takiego jakby załatwi nam sprawę, więc jeżeli faktycznie nie potrzebujemy czegoś wystawiać na zewnątrz to nie róbmy tego. To co również w bardzo prosty sposób może pomóc to jest użyć jednej z kilkunastu narzędzi do skanowania, Sieci, każdy kto się zajmuje bezpieczeństwem na pewno je zna. A ten, kto się nie zajmuje, to, to naprawdę nie są trudne narzędzia i takie podstawowe rzeczy w kilka minut można zrobić po prostu zeskanować ten adres albo te adresy, które wykupiliśmy od dostawcy usługi i będą publiczne. Czy na pewno są tam rzeczy takie, które, które powinny być? I ostatni. Tak naprawdę, przypadek? Chyba najbardziej, nie wiem, czy najbardziej spektakularny. Na pewno tutaj morderstwo w Amazonie brzmi strasznie, ale bodaj w 2012 albo 2013 roku wśród deweloperów popularna jest taka usługa jak Code Spaces. Można powiedzieć, że to jest konkurencja dla GitHuba. Generalnie to jest firma, która pomaga deweloperom wystawiać znaczy hostować repozytoria, czy to, jest, czy to są repozytoria Gita, svn -a. Chwali się, tutaj chyba nie mam tego na slajdzie, chwali się, że są super odporni i mają infrastrukturę w chmurze, która niczego się nie boi. Co się stało? Któregoś dnia zostali zaatakowani dosyć dużym ruchem typu DDoS, ale jakby to, to mogli, mogli to przeżyć, bo nie było to aż takie super istotne, ale jednocześnie napisał do nich, e, nie, nie, napisał do nich nieznana osoba z żądaniem okupu, że jeżeli nie zapłacą e, jakieś tam kwoty, chyba w tym okresie, to pewnie, bo bitcoiny mogły jeszcze nie być takie super popularne, jeżeli chodzi o, o wymuszanie e, okupu, to będą mieli problemy. E, oni stwierdzili, że. To jakiś tam pewnie amator i, i poradzą sobie z tym i stwierdzili, że nie będą zwracać się do jakiejś tam innej firmy e, o pomoc w rozwiązaniu problemu i załatwią to po swojemu. Zalogowali się na swoje maszyny, które mieli w Amazonie. E, okazało się, że tam jest wszystko w porządku. Nikt się nie logował, dane są bezpieczne. E, to super. Zalogowali się również na swoje konto w Amazonie, żeby sprawdzić, czy tam jest wszystko w porządku. Okazało się, że nie jest, że ktoś tam już był ostatnio. No to zaczęli usuwać, znaczy zmienili tam hasła, zaczęli to bardziej zabezpieczać, ale atakujący jednak zostawił sobie jakąś tylną furtkę i obserwował, co oni robią. Stwierdził, że nie na to się umawiali, miał być okup, miał być kasa, oni tutaj chcą robić jakieś porządki i po kolei zaznaczał wszystkie instancje maszyn wirtualnych i po prostu je wykasował. Najpierw wykasował maszyny wirtualne, później wykasował backupy, które leżały na Amazon S3, później. Znaczy, z tego co pamiętam, zostało tam bardzo, bardzo niewiele, więc firma w ciągu kilkunastu godzin od pierwszego maila obudziła się, że nie ma zupełnie żadnej infrastruktury. Nie dało się tego w żaden sposób odwrócić. Chmura działa automatycznie. Skoro ktoś chce, żeby skasować maszynę, to ją kasuje. Backupy były właśnie tylko i wyłącznie w chmurze S3 i w ciągu jednego dnia firma się zwinęła. Podjęli decyzję, że no po pierwsze nie mają żadnych zasobów, żeby jakby to przywrócić, nie mają backupów gdzieś indziej. Wobec tego się zamknęły. Przypuszczam, że obecnie mało kto zajmuje się, kto, kto się zajmuje deweloperką, pamięta, że była taka firma Spaces, która miała w tamtym czasie jakąś nawet niezłą reputację, że, że fajne usługi sprzedaje. Teraz nawet ta domena jest niewykupiona i firma zupełnie została zapomniana. Nie ma absolutnie po niej jakby śladu oprócz historii tego włamania, że ktoś wszedł i jak oni myśleli, że sobie poradzą to wykasował im kompletnie wszystko. Jakie wnioski z tego? No To, że nie trzymamy jajek w jednym koszyku to, to zasada, która obowiązuje w wielu różnych dziedzinach. I w tym przypadku co z tego, że, że to były super zasoby i, i na pewno mieli e, wiele serwerów, które były odporne na wszystko, jak wystarczyło się zalogować do ich konta i po prostu to wszystko wykasować. E, więc tutaj rozwiązanie byłoby albo trzymanie backupów gdzieś na lokalnym dysku, albo w konkurencyjnej chmurze to nie musiało być nic potrzebnego. Znaczy nic skomplikowanego, wystarczy sobie jakiś backup gdzie indziej. i No i tak naprawdę to zasada którą administratorzy backupu znają od dziesięcioleci, że backup, który leży na tym samym serwerze, to nie jest backupem. Również pomaga zrozumienie, jak działają tego typu usługi. I tutaj jakby kłaniają się przypadki z kilku ostatnich miesięcy, kiedy część usług, które były hostowane w Amazonie, nie działało. Okazało się, że po prostu zostały zaprojektowane albo zaimplementowane niezgodnie z zasadami. U większości dostawców to jest akurat przy przypadek Amazonu. Wygląda to tak, że usługi są sprzedawane w tak zwanych regionach. Regionem jest np. w Amazonie Frankfurt czy Dublin czy, czy są regiony w Stanach. Tak samo działa to, to w Azure czy, czy w Google. I w każdym regionie jest coś, co się nazywa availability zone i można to mniej więcej porównać do osobnej serwerowni. I o ile usługi kupujemy w regionie, czyli jeżeli chcemy mieć usługi szybkie dla Europy, no to wiadomo wybieramy Frankfurt, czy wybieramy, wybieramy Dublin, czy jakieś kraje nordyckie w przypadku Azura. To, to availability zona w tym regionie polega na tym, że Teoretycznie przynajmniej, bo przypadki potwierdzają, że nie zawsze, A te availability zony, czyli tak naprawdę osobne serwerownie, są od siebie niezależne. Wpadka w jednym z nich nie powinno zepsuć drugiego. Czyli tak naprawdę, dobre zasady dobrych praktyk mówią, że jeżeli chcesz hostować usługę, to zrób to jednocześnie w przynajmniej dwóch availability zonach. To da się dosyć prosto wyklikać w, w interfejsie. No tak jak mówiłem, były przypadki, że ktoś się pomylił i padła cała usługa Storydża w jednym regionie, ale to są dużo, dużo rzadsze przypadki, albo w przypadku Ażura padło kilka regionów, bo stwierdzili, że będą wdrażać poprawki na Hura na całym świecie. Później zmienili te zasady. Tak naprawdę jeżeli ktoś chce mieć dosyć odporną infrastrukturę powinien w jednym regionie e, mieć na przykład maszyny wirtualne w dwóch availability zonach, czyli powiedzmy w dwóch serwerowniach. To tak naprawdę e, w świadku IT jest dosyć oczywiste. Jeżeli chcemy mieć bardziej odporną, no to powinniśmy użyć dwóch regionów. To jest już bardziej skomplikowane, e, bo trzeba tam mieć jakąś bardziej zaawansowaną replikację, ale przede wszystkim trzeba o tym wiedzieć. Trzeba również wiedzieć o tym, że na przykład Amazon, bo w niektórych w innych murach jest troszeczkę inaczej, liczy niedostępność, jeżeli w danym regionie niedostępność, czyli jeżeli może zwrócić nam pieniądze, możemy jakby wymagać od nich, że coś zrobili nie tak, jeżeli w danym regionie niedostępna jest więcej niż jedna serwerownia, czy więcej niż jedna availability zona, jeżeli jest niedostępna jedna, to według. Amazonu wszystko jest w porządku. To może tak działać. Może się działać, że jedna serwerownia się spali, a dla nich jest wszystko OK. Więc jeżeli mamy faktycznie wymagania na jakąś wysoką dostępność, to dwie zony to jest zdecydowane minimum. I tutaj zmierzając w kierunku końca, tak naprawdę z tych wszystkich historii wynika, że błędy są po stronie tak naprawdę użytkownika. Który albo nie ma wiedzy, nie ma specjalistów, którzy potrafią ogarnąć technologię. Więc czy, czy to jest taki, czy można wysnuć wniosek, czy jeżeli mam zespół superadministratorów i jeszcze angażuję jakieś zespoły bezpieczeństwa, które które pomogą mi ogarnąć bezpieczeństwo na tych wyższych warstwach, jak test penetracyjny aplikacji, czy takie historie. Wobec tego jestem super bezpieczny i, i tak naprawdę na tym, na tym się kończy mój udział. No, okazuje się, że nie do końca. Eee, również wpadki, wpadki czy podatności występują w samej infrastrukturze. Eee, to jest dosyć nowe. Eee, Nowe zagadnienie, dosyć szybko dostawcy paczują takie rzeczy. To historia z, z bugiem w, w oprogramowaniu wirtualizacyjnym, to jest przed kilku lat. Ale na przykład ona zmusiła Amazon, żeby ludziom restartował serwery. Po prostu, żeby wykonać paczowanie, musieli zrestartować, po prostu je restartowali. Podobno większym klientom dawali znać, że haha, uważajcie, bo mamy taką dziurę i na pewno chcielibyście mieć poprawki, ale przypuszczam, że mniejszych, mniejszych klientów to nie brali specjalnie pod uwagę, po prostu restartowali. I tak naprawdę tutaj się kończy moja prezentacja. I tak może nietypowo bym skończył, bo zazwyczaj. Wy zadajcie pytania, prelegent odpowiada. A tutaj ja chciałbym zadać pytanie, bo przygotowując się do tej prezentacji śledząc ogólnie różne wpadki bezpieczeństwa związane z murą, szukałem takich wpadek, kiedy winny byłby dostawca, który coś źle zrobił. No coś takiego jak te przypadki, ale że faktycznie zostało to wykorzystane i nie udało mi się czegoś takiego znaleźć. Może źle szukałem, a może nie mam jakichś danych, które nie są publicznie dostępne, a jeżeli ktoś chciałby taką opowiedzieć taką historię, to, to byłbym bardzo ciekawy. Tak naprawdę dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ja mam pytanie. E, niestety nie znam takiego przypadku. Chciałbym znać, a pytanie jest takie, czy masz jakieś doświadczenie z Lambda Functions i na zasadzie jakiegoś, nie wiem, problemów z nich w kontekście bezpieczeństwa. Nie, szczerze mówiąc, nie, to tak jest dosyć wysoko, jakby w tym, tym całym staku. No dokładnie, i Nie, nie jest to coś, na czym się specjalnie znam. Okej. Okay. Ktoś z Państwa jeszcze? Okej, okay, także dziękujemy. Dziękuję.